temat, myślę, że dosyć ciekawy. Warto tutaj się zastanowić, poruszając taki temat, co to tak naprawdę znaczy aktywność, ponieważ aktywność może być zarówno poprzez podjęcie jakichś działań, jakieś ćwiczenia, jakiś ruch, jak i poprzez myślenie. Czyli czy to siedzimy przed komputerem, myślimy nad jakimś tekstem, dokonujemy jakichś obliczeń, po prostu nad czymś, no, mocno myślimy, czyli duża część z Państwa na pewno w pracy podejmuje tego typu właśnie działania. Również jest to aktywność. Brak koncentracji, który się pojawia po jakimś czasie, brak tej aktywności takiej, jaka powinna być, jest dużym problemem, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zabiegani, tej pracy mamy sporo, każdy gdzieś tam w ciągu dnia musi się odnaleźć w tym pędzącym świecie. Więc odpowiedź na pytanie, czy jestem osobą aktywną, no moim zdaniem tutaj każdy tak naprawdę może sobie odpowiedzieć na takie pytanie twierdząco, w zależności od tego, czym się zajmuje, jest to bardziej aktywność. Albo poprzez podjęcie działań, tak jak sobie wspominaliśmy, albo poprzez właśnie taką bardziej pracę umysłem. Tak więc każdy, czy to idzie do pracy, czy biegnie na pociąg, czy spóźnił się na tramwaj, czy siedzi przed komputerem i zajmuje się jakimiś swoimi sprawami, zawsze kiedy podejmuje jakieś działanie, myślenie, jest to aktywność. Jazda samochodem również, cały czas musimy być skupieni. Często gdzieś ta jazda samochodem jest już na dosyć dużym zmęczeniu, dłuższa trasa, to również jest aktywność, to również wymaga od nas jak największej uwagi i skupienia. Praca przed komputerem, studia, uczenie się, wszystkie tego typu rzeczy, to również jest aktywność. No i rekreacja, czyli czy to będzie uprawianie jakiegoś sportu, czy to będzie weekendowa jazda na rowerze. To wszystko, co tutaj Państwo widzicie, są to formy aktywności. Dlatego na to wcześniejsze pytanie, czy jestem osobą aktywną, myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć, że tak, dokładnie jestem. A jaki jest wpływ konopi na nasz organizm, właśnie rozpatrując wykonywane przez nas różne czynności? Zaczniemy sobie od takiego podstawowego podziału, który wprowadziłem. Będzie to podział na razie na grupy produktów, czyli grupy czysto spożywcze. Tutaj odpuściłem sobie temat kawy i herbaty ze względu na to, że są to produkty zawierające kanabidiol. Natomiast wyróżniłem nasiona, olej i białko, czyli produkty, które kanabidiolu i w ogóle kanabinoidów nie zawierają. Natomiast zawierają białko wysoko przyswajalne, błonnik, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli te omega-369, kompleks witamin oraz wapnik, cynk, fosfor i magnez. To jest to, co jest nam niezbędne w tych dzisiejszych czasach, kiedy właśnie wszystkie owoce, warzywa, żywność jest bardzo uboga w te wartościowe składniki odżywcze. Nie jest tak, jak miało to miejsce kiedyś. Natomiast te produkty, jak właśnie nasiona konopi, olej konopny, białko konopne, są to produkty całkowicie bezpieczne, których możemy mieć pewność, że nie zostały one tutaj zmodyfikowane przez człowieka, tak jak ma to miejsce z żywnością w dzisiejszych czasach. Druga grupa to są produkty oparte na izolacie CBD, czyli wyizolowanym naturalnym kanabidiolu. Zawierają one oczywiście tylko i wyłącznie CBD i różnią się właściwościami od produktów, które zawierają pełne spektrum. Full spektrum, czyli tutaj pełne spektrum naturalnych kanabinoidów, flawonoidów oraz terpenoidów, w tym również THC, czyli tetrahydrokanabinol. To jest ten związek, który uważany jest za psychoaktywny. No aczkolwiek jeśli chodzi o takie ilości poniżej 0,2%, które muszą być spełnione w przypadku obowiązujących obecnie przepisów,
no to ta ilość w żaden sposób nie zadziała na nas psychoaktywnie, no ale ma bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie terapię rozmaitych chorób i to wspomaganie tego działania takiego mocno prozdrowotnego wszystkich pozostałych kanabinoidów. I to jest taki podział, któremu warto bliżej się przyjrzeć właśnie jeśli chodzi o stosowanie produktów, które mogą nam się przydać w przypadku prowadzenia właśnie aktywnego trybu życia. Co warto tutaj sobie zaznaczyć i zapamiętać? No to to, że nasiona, olej i białko kanabinoidów nie zawierają, więc zupełnie bezpiecznie mogą je stosować nie tylko osoby, które raz na jakiś czas uprawiają jakiś sport, robią to czysto amatorsko, hobbystycznie, bądź też chcą zadbać po prostu o zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, o fit sylwetkę. Jeśli natomiast chodzi o produkty zawierające CBD, to jeśli ktoś uprawia sport zawodowo, celuje w tą środkową grupę, czyli izolaty kanabidiolu, ze względu na to, że to pełne spektrum, o którym sobie już sporo powiedzieliśmy, myślę, w tych poprzednich webinarach i nie tylko, zawiera właśnie tetrahydrokanabinol, czyli THC. Tutaj zawodowi sportowcy poddawani są tym testom na obecność tej substancji i innych substancji dopingujących, więc nie może być ona wykazana w żadnych testach, dlatego celujemy w tą środkową grupę. World Anti-Doping Agency, czyli ta światowa antydopingowa agencja właśnie zajmująca się dopingiem w sporcie, jak najbardziej kanabidiol dopuszcza do stosowania, jest to produkt całkowicie bezpieczny i legalny, natomiast jeśli chodzi o produkty o pełnym spektrum, które zawierają THC, no tych tacy zawodowi sportowcy powinni się wystrzegać. Teraz sobie omówimy w zasadzie te same trzy grupy produktów, tylko wskazując na konkretne właściwości poszczególnej z grup, bo różnią się one między sobą. Bardzo duża różnica jest pomiędzy izolatem a produktem o pełnym spektrum. I tak jak standardowo tutaj już wiele razy omawialiśmy sobie nasiona, olej i białko, zdecydowanie usprawniają one działanie przewodu pokarmowego, działanie układu krążenia, a także pozwalają na budowanie sylwetki, szybsze budowanie tkanki mięśniowej, zmniejszenie magazynowania tłuszczu w organizmie. Tutaj głównie za to budowanie sylwetki, tą przemianę materii odpowiedzialne jest białko, metabolizm szybszy. Jeśli chodzi o usprawnienie działania układu krążenia, tutaj olej z nasion konopi jak najbardziej i nasiona konopi również, usprawnienie działania przewodu pokarmowego. Tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo dużą ilość błonnika właśnie w nasionach konopi, szczególnie w tych nieuskanych. Kolejna grupa to są właśnie izolaty i teraz tak, wiele już razy sobie mówiliśmy o tym, czym różni się działanie izolatu od pełnego spektrum, ale zawsze warto sobie to przypomnieć, że izolaty, czyli te produkty, gdzie występuje sam kanabidiol, występuje CBD, dają nam naturalne pobudzenie, redukcja stresu, działanie przeciwbólowe, regulowanie przemiany materii, zwiększenie koncentracji, zwiększenie uczucia sytości po posiłku. Później w dalszej części prezentacji powiem sobie, że wyróżniamy takie dwa produkty, ale to za chwilkę sobie do tego przejdziemy. Co tutaj warto zapamiętać, że izolaty może nie mają tak silnego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego jak produkty o pełnym spektrum, do których zaraz też sobie przejdziemy, ale zdecydowanie bardziej działają pobudzająco, pozwalają nam się zaktywizować, takiego dodatkowego kopa energii dostać, więc to jest bardzo trafiony produkt, jeśli właśnie chodzi o uprawianie sportu, zarówno wyczynowe, jak i amatorskie. Natomiast produkty o pełnym spektrum na pewno zapewnią nam szybszą regenerację organizmu, więc jeśli ktoś uprawia sport bardziej hobbystycznie, nie jest zawodowym sportowcem, nie podlega testom antydopingowym, warto szczególnie w produkty o pełnym spektrum zaopatrzyć się po wysiłku. Szybka regeneracja, łagodzenie jakichś stanów zapalnych, działanie przeciwbólowe,
odprężenie i wyciszenie i redukcja stresu. To jest świetna grupa produktów do stosowania po wysiłku, natomiast przed i w trakcie, no tutaj celujemy w izolaty. One zwiększają nasze możliwości, tak jak wspomniałem, dają nam ten dodatkowy bodziec, dodatkową energię, dodatkowego kopa i niewielkie działanie przeciwbólowe w nich również występuje, ale na pewno w tym aspekcie przegrywają z produktami o pełnym spektrum kanabinoidów. I tutaj ponownie sobie zaznaczyłem, że izolaty CBD to są właśnie te produkty dla osób, które sport chcą uprawiać zawodowo. Produkty konopne dla aktywnych. Teraz tutaj rzucimy sobie na tablicę poszczególne produkty. Krótko chciałbym omówić każdy z nich, wskazując właśnie na te właściwości, takie już kluczowe, na których najbardziej nam zależy. I tak jak mamy pierwszą grupę, czyli te produkty, no możemy je nazwać produktami spożywczymi, aczkolwiek białko gdzieś tutaj bardziej bym celował już typowo produkty przeznaczone dla osób aktywnych, dla sportowców, dla osób, które gdzieś już bardziej przykładają uwagę do tego budowania masy mięśniowej, do tego przyspieszenia metabolizmu. Co ciekawe, tutaj taka ciekawostka, o której nam powiedział gość, który ostatnio nas odwiedził i o którym też jeszcze się dowiecie w dniu dzisiejszym, to białko konopne w momencie, kiedy właśnie wrzuca ten nasz metabolizm na taki wyższy bieg, daje również lepsze samopoczucie, ponieważ kiedy nasz metabolizm jest szybszy, nasze samopoczucie jest lepsze. Nie ma tego takiego efektu zamulenia, jesteśmy bardziej energiczni i mamy po prostu lepszy nastrój. Jeśli chodzi o nasiona niełuskane i nasiona łuskane, to tak jak wspomniałem, te łuskane, czyli te obrane ze skorupki, one mają więcej białka, natomiast te niełuskane mają bardzo dużo błonnika. Jeśli chodzi właśnie o przemianę materii, oczyszczanie tego przewodu pokarmowego regularne, takie działanie antytoksyczne i właśnie oczyszczające, to warto tutaj w te niełuskane, chrupiące nasionka uderzyć. W łuskane natomiast warto iść w momencie, kiedy właśnie chcemy przyjmować białko w takiej postaci może bardziej przystępnej dla przeciętnej osoby, która gdzieś nie uprawia żadnego sportu już tak bardziej powiedzmy wyczynowo, która nie chce rano tego białka gdzieś tam rozpuszczać, czy to w wodzie, czy to z mlekiem. W takiej formie tych niełuskanych nasion spokojnie jest ono bardzo przystępne. Możemy dodawać do szejków, do sałatek. Ja osobiście stosuję je codziennie właśnie w sałatkach, natomiast dużo osób robi z nimi desery i również bardzo je polecam. Jeśli chodzi o olej konopny tłoczony na zimno, no to tutaj ta zawartość tych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli omega-3,6,9, to jest to, na czym nam tutaj najbardziej zależy i proporcja w oleju konopnym omega-3 do omega-6 jest jak najbardziej trafiona i najbardziej przystępna właśnie dla człowieka. Ten olej możemy przyjmować w formie w zasadzie takiej suplementacji, czyli na łyżki, ale również nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten olej używać, czy to do jakichś kasz, czy do właśnie sałatek w formie takiego dodatku. Bardzo przyjemny smak, wcale nie gorzki. Jest to więc produkt też do takiego przystępnego, codziennego stosowania dla każdego. Teraz mamy tutaj grupę izolatów, czyli tych produktów, które mogą być stosowane przez sportowców, a CBD zawierają. Bo jeśli chodzi tutaj o to zawodowe uprawianie sportu, no to należy się wystrzegać tego, że produkt nie może mieć pełnego spektrum, nie może mieć ekstraktu z konopi, bo to, że tak powiem, jest jednoznaczne. Jeśli ma ekstrakt z konopi w składzie, no to ma pełne spektrum. Nie może też po prostu zawierać THC. Może jeszcze tutaj wspomnę, tak w ramach przypomnienia, że kawa oraz herbata to są
zawierają w składzie czyste kwiaty konopi, herbata się w całości składa z tych kwiatów, natomiast w kawie mamy 8% czystych kwiatów konopi, no ale to jest wystarczająco, by już te dwa produkty nie były dostępne właśnie dla zawodowo uprawiających sport osób, ze względu na to, że zawierają kwiaty, zawierają również pełne spektrum kanabinoidów, a tym samym zawierają THC, więc te dwa produkty jak najbardziej są dla osób, które gdzieś tam są aktywne, ale tego sportu zawodowo nie uprawiają. Jeśli natomiast chodzi o zawodowe uprawianie sportu, te trzy produkty jak najbardziej są przystępne i teraz sobie opowiemy krótko o każdym z nich. Active Zero to jest produkt, który głównie tutaj stawia właśnie na to naturalne pobudzenie. Trzy ilości w miligramach CBD, mamy 250 mg, 500 mg i 1000 mg. To są 10-mililitrowe buteleczki, więc te stężenia są od 2,5 tak naprawdę przez 5% aż do 10% czystego naturalnego kanabidiolu. Jeśli chodzi o te najniższe stężenia, one już mają bardzo wyczuwalne działanie, a dziesiątka to już jest naprawdę silne działanie pobudzające. Warto w taki produkt się zaopatrzyć właśnie kiedy gdzieś potrzebujemy tego dodatkowego kopa energii w trakcie dnia. Dosłownie kilka kropli pod język natychmiastowo nas pobudzi. Co tutaj warte zaznaczenia? No to, że to nie są produkty o pełnym spektrum, nie bierzemy ich gdzieś tutaj w takiej kwestii profilaktycznej czy tam terapeutycznej. Bierzemy je po prostu wtedy, kiedy potrzebujemy. Jeśli chodzi o Active Zero, przyjmujemy je przed wysiłkiem fizycznym oraz w trakcie. To działanie jest bardzo szybkie, już po paru minutach ta energia się pojawia, no i wchodzimy na wyższy bieg. Jeśli chodzi o BeFit, BeFit to jest produkt troszkę inny, produkt skierowany do osób, które tutaj chcą bardziej niż postawić na pobudzenie, to zadbać o swoją sylwetkę, czyli zwiększenie przemiany materii, właśnie to uczucie sytości po posiłku, zmniejszenie magazynowania tłuszczu w organizmie. I te wszystkie rzeczy przekładają się tak naprawdę na utratę wagi, a zwiększenie masy mięśniowej. Jeśli chodzi o BeFit, ten produkt bierzemy, najlepiej go brać tak naprawdę do każdego posiłku. Przed posiłkiem jedna aplikacja w zupełności wystarczy. 500 mg CBD w buteleczce, tyle że tutaj mamy 30 ml. I tutaj tym takim kluczowym dodatkiem do CBD jest MCT, czyli związek, który znajduje się w oleju kokosowym, ale jest w zasadzie tym najlepszym, co z oleju kokosowego możemy wyciągnąć. Są to średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe i to one właśnie odpowiadają za to przyspieszenie przemiany materii, za to działanie, które zmniejsza magazynowanie tłuszczu w organizmie. CBD natomiast daje lekkie pobudzenie, reguluje również tą przemianę materii, więc bardzo fajnie to razem synergicznie działa. I mamy tak naprawdę trzy smaki do wyboru. Są to naturalne w pełni aromaty, więc nie wiem, czy Państwo już próbowali, czy macie swojego faworyta, ale każdy z nich smakuje bardzo przyjemnie, naturalnie i myślę, że jest to bardzo przystępny produkt do stosowania dla każdego, kto tylko chce zadbać o lepszą sylwetkę, gdzieś o to zbudowanie masy mięśniowej, o to pozbycie się tych zbędnych tłuszczy, by tak naprawdę być fit. I ostatni produkt, może nie do końca tutaj ktoś, kto myśli o zdrowym odżywianiu, o jakiejś aktywności, pomyśli o e-papierosach i o liquidach. Jeśli chodzi o nasze liquidy, liquidy InnoVape, to są to liquidy zawierające tylko i wyłącznie kanabiol, nie zawierają one pozostałych kanabinoidów, dlatego też działają pobudzająco, działają delikatnie przeciwbólowo, aktywizują. No i jest to produkt, który podobnie jak Active Zero zadziała na pewno tutaj bardziej pobudzająco na nas niż nas odpręży, więc to nie jest taka forma,
palenia, która gdzieś zadziała na nas w ten sposób taki wyciszający, odprężający, rozluźniający. Natomiast na pewno palenie takiego liquidu zdejmie z nas to napięcie nerwowe. Podobnie jest zresztą z Active Zero i ogólnie z kanabidiolem, jeśli występuje w izolacie, bo owszem, on pobudza i aktywizuje, ale z drugiej strony pozwala nam się skupić, zwiększyć koncentrację, zdjąć to takie napięcie, te nerwy. Więc jesteśmy pobudzeni, mamy dużo energii, natomiast nie denerwujemy się, więc w pewien sposób no działa tutaj rozluźniająco, ale tylko i wyłącznie na nasze nerwy, a na pewno nie na nasze ciało. I produkty o pełnym spektrum kanabinoidów. Myślę, że tutaj dla aktywnych osób, dla osób, które gdzieś chcą profilaktycznie przyjmować te kanabinoidy, którym kanabinoidy mają pomóc w regeneracji, w zwalczaniu stanów zapalnych, w jakiejś tutaj walce z delikatnymi bólami takimi, czy to dnia codziennego, czy to właśnie po jakimś wysiłku, spokojnie wystarczą nam serie Original, czyli te olejki 2,5 i 5% oraz buteleczka 1000 mg, tak jak i Hemp Row 5%, który świetnie na pewno zadziała nam w przypadku rozmaitych stanów zapalnych ze względu na zawartość kwasu kanabidiolowego, czyli CBDA. CBDA już wiele razy sobie mówiliśmy, w porównaniu do CBD ma wyraźnie zwiększone to działanie przeciwzapalne. Jeśli więc tutaj chodzi o takie przyjmowanie kanabinoidów codzienne, jak najbardziej rano, wieczorem przyjmujemy. Dodatkowo, jak ktoś właśnie uprawia jakąś aktywność, czy to jakieś bieganie, czy gra w piłkę, jazda na rowerze, warto po wysiłku pomóc organizmowi się szybciej zregenerować. Warto takie pełne spektrum kanabinoidów przyjąć. Jeśli tutaj chodzi o olejek Hemp Row, no to tym bardziej olejek Hemp Row jest, myślę, że idealnym produktem do łagodzenia tych stanów zapalnych, które w naszym organizmie się pojawiają w przypadku jakiegoś przemęczenia po wysiłku, w przypadku różnych przeciążeń, bo tak naprawdę wiele, wiele stanów zapalnych ma miejsce w naszym organizmie, nawet w momencie, kiedy o tym nie wiemy, kiedy lekko gdzieś przesadziliśmy z obciążeniem w trakcie treningu, a możecie mi Państwo uwierzyć, że stosując produkty oparte na izolacie, kiedy wejdziemy na ten wyższy bieg, kiedy dostajemy tego dodatkowego kopa energii, no jesteśmy w stanie dużo więcej zrobić i tym samym coraz bardziej zwiększać to obciążenie. Z jednej strony będzie to dla naszego organizmu no trudne i na pewno napotkamy się tutaj z jakimś większym zmęczeniem po wysiłku, z większym obciążeniem, czy to właśnie stawów. Wtedy celujemy w te olejki o pełnym spektrum, które pozwolą nam właśnie zadbać o te kanabinoidy w naszym organizmie, zadbać o szybszą regenerację całego naszego organizmu. I krótko chciałbym przedstawić osobę, która no, od dłuższego czasu stosuje nasze produkty, a niedawno do nas się zgłosiła ze względu na to, że no te produkty zaskoczyły go działaniem, zaskoczyły go tym, że może je tak fajnie wprowadzić do swojej codziennej diety. Andrzej Drabikowski, wiek to tylko liczba. To jest takie zdanie, które bardzo nam się spodobało, a o którym nam już nieraz wspominał. Dlaczego wiek to tylko liczba według Andrzeja? Dlatego, że Andrzej Drabikowski, mając 45 lat, czyli dokładnie w tym roku te 45 lat skończył, postanowił wstąpić do Światowej Organizacji i dopiero teraz w wieku 45 lat zostać zawodowym sportowcem. Andrzej tutaj uprawia sporty sylwetkowe i owszem, interesował się tym już długo, no bo nie oszukujmy się, takiego ciała no nie osiągniemy w jakimś bardzo krótkim okresie czasu, natomiast w wieku 45 lat tak wyglądać, zdrowo się odżywiać, ciężko pracować i trenować, no myślę, że można mu pozazdrościć.
Tak jak wspomniałem, w wieku 45 lat pierwszy raz wstąpił do światowej agencji, która właśnie zajmuje się tymi sportami sylwetkowymi i kulturystyką w kategorii bodybuilding, czyli no tak naprawdę kulturystyki, szeroko tutaj pojętej rzeźbieniu sylwetki. Jeśli chodzi o Andrzeja, w najbliższym czasie ma kilka startów. Nie będziemy na razie zdradzać, jakiej rangi to są zawody, ale zobaczycie, że w tym wieku można konkurować z o wiele młodszymi osobami, z o wiele młodszymi zawodnikami na naprawdę najwyższych możliwych szczeblach. Ten medal, który widzicie na zdjęciu, to jest medal z zeszłorocznego startu, kiedy tak naprawdę Andrzej spróbował kilka razy wystartować w zawodach. Było to dokładnie rok temu, czyli w wieku 44 lat i na Mistrzostwach Europy udało mu się zająć trzecie miejsce. Z tego, co nam zdradzał, w tym roku jest zdecydowanie lepiej przygotowany, a zawody są, no moim zdaniem, nawet i zdecydowanie wyższej rangi niż Mistrzostwa Europy. W najbliższym czasie będziemy troszkę materiałów na temat Andrzeja wypuszczać, więc na pewno dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, nie tylko na temat produktów Inubio, tego, w jaki sposób on je suplementuje, w jaki sposób je codziennie przyjmuje, ale też właśnie jego osoby i tego, jakie starty i jakie ma plany na najbliższy czas. Tutaj jeszcze kilka takich na koniec przebitek, fotek. No, jeśli chodzi o Andrzeja, jest on wielkim fanem białka konopnego oraz produktu BeFit, który bardzo dużo mu daje, szczególnie przed samym startem, w tym takim ostatnim momencie przygotowań, kiedy już ten organizm jest naprawdę zmęczony, a kiedy jeszcze musi dać z siebie no jak najwięcej. Jeśli chodzi o